Witam w kolejnym odcinku. Dalej testujemy patch 10.4. Zagramy sobie dzisiaj Garenem w dżungli. No co? A czemu te trzy poty każe mi kupić? A ja głupi słucham, co mi Raid mówi? Przecież Garen wystoi w dżungli chyba. Na tej pocie zwykłej. Dostał buffa, judgment, czyli te kręcenie bije więcej w dżungli. Co nim zagramy? Jeszcze Gnar jest, Talon. Nie wiem, czy chcecie, żebym wszystko to nagrywał w tej dżungli. Bo to tak naprawdę... Wiele ludzi to źle zrozumiało. Riot nie forsuje tego, żeby oni w dżungle grali. Tylko daje taką możliwość. Jeszcze Zeton dostał zmianę, że ten Condemn the Weak bije więcej minion niż ten jego pasyw. Nie, mogę to spróbować zagrać, ale wątpię, żeby to było jakoś super działało. To raz, ale no trochę jest lepsze w tej dżungli. A to nie znaczy, że od razu będzie broken i o, trzeba tym tylko w dżungli grać. Po prostu Riot daje taką możliwość, ale mi się wydaje, no, że są lepsi dżunglerzy tak czy siak na ten moment, więc nie grajcie tym na razie. Na przykład, nie wiem, jak taki Talon ma być lepszy od Sejuani, albo od tego. Albo Garen ma być lepszy od Sejuani. Ja nie mam żadnego CC, nie? Właśnie nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, że zagrałem z tym, z Conquerorem. Czemu mi się wziął Bloodline? Co się stało z tymi runami? Przecież to Dynasty wziąłem. Ej, pomóżcie, ziomy. Nie? No to spoko. No na single target, czyli na Reda wezmę Q, nie? No trochę mi to zajmie, bo Draven się obsrał. Ale przynajmniej słoń kochany pomoże. Sirai forgot. Fajnie by to zabili tam, jakby tam w tym krzaku stał. Już nie pomogło, tak już nie pomaga. Dziękuję swojniku. Muszę przesuwać cały czas. No kurczaki będzie fajnie czyścił na pewno. One umrą na doty, doty, tak. Dlatego się pewnie zaczyna z tym Hunter Talizmanem. Lecimy, lecimy. Fizz na Talona, Fiora. Fiorę bym potyrał. Tylko właśnie bez Predatora mogą być ciężkie te ganki. Ale na topie mam CC od Ornna, jak dobrze zagra. I z W trochę będziemy tracić. W jeszcze też dostało buffa od Garena. Teraz też jak czempiony zabije, to dostaje ten. Ale chyba jak nas stakuje do końca tą pasywkę? Maksimum 30 od max tak. A Fiora, jakieś wardy z LCS-u. No, żeby tego nie ukradniesz tak czy siak. Zresetował się! Tak, chciałem zbaitować tą Fiorę. Nie wiem, czy tu przyjdzie mi ten Hecarim teraz. Zabiłbym ją nawet bez tego, bo tak bym straszał na 100%, jakbym zesmajtował tego golema, bo ona mnie mogła wtedy przez ściany przeskoczyć. Ale HP tracę, ja pierdzielę. Ale mają paskudny bottom Senna z tym. Z Caitlyn, nie lubię czegoś takiego. O, i będą mieli full AD praktycznie, nie? Tylko Fizz. A Fizz widzę, że już jest tyrany przez Talona, to mnie bardzo cieszy. Widzę ziomek, no ale muszę tego kraba dobić, no. No nie wiem, czy ją zabiję, ona mi ucieknie, tak mi się wydaje. Pójdzie pod tego, pod wieżę? A Q tam rzucił jakieś, nie widziałem tego Q w ogóle, lol. Ale to spoko, to nawet lepiej dla mnie. Dziwne, że on umarł, jak ona nie miała flasha, on miał flasha i nawet nie flashował przez tą śmierć. Ciekawe, co tam się stało, na tym topie nie spojrzałem. Unis, ale to mnie działa ten? Czy mi pasywy nie użyją, tak, w dżungli? Że na potworki to niby nie działa? Nie wiem, no spróbujemy sobie pod E-Max zagrać. I Red Smite'ik raczej wleci. Chcemy iść w tanka? Nie, mamy Ornna, nie idę w tanka, nie, nie oszczędzę wam tego. Pójdziemy w Bruisera takiego. Ojej, Hekari na bocie, dobry gankers. Basiczek Draven tutaj chyba mógł rzucić. I tak nie ucieknie od konia, no to już mógł tą Caitlyn próbować się przebić jakoś. Ale ładnie, że ten botą wygrywa. No tam Fiorę trochę zastopowałem, ale ona pewnie dalej będzie tego topa stąpować, bo ma po... Dobra, jest worna. On zrobił w ogóle krawacz, tak przebieg tylko? Zrobił.
No nie wiem, czy tam coś zrobimy. Musielibyśmy jakąś pułapkę w dżungli na niego zrobić. Jak talent chce to zrobić, to ja jestem za nawet. On pójdzie pewnie na tego grumpa. Siema, mamy tu pułapkę robimy. Nie, on zrykaluje. Nie pójdziesz na grumpa, naprawdę? No to ja mu zrobię dżunglę, no nie będę czasu marnować. W sumie mądrze zrobił, bo nie widzi Talona, to może tu gdzieś być. Więc nie mogę go winić. Tych już nie robię. Nie wiem, czy ja chcę to dive'ować tego bota, raczej nie. Golemkiem se zrobił i tyle. W razie nie widzę, żebym miał gdziekolwiek, jakiekolwiek ganki dobre, beserki. Na bota jedynie, no na bota. Ale to na bocie się muszę ustawić i czerwonki nie kupiłem znowu, nie zmieniło mi tego trinketa, lol. Nie, dostaję, co się dostanie. Unity to nie są miniony, bo pisało minions wtedy, a nie units. A na max stackach dostaję za czempiona po tej zmianie, tak? Czego pokonam? W bazie w sumie. Masz szósty poziom. Skąd ty masz szósty poziom? Ile z tego expa z bota wziąłeś, chłopie? Masz prio talonku? Jak ma smite, to mnie pokona. Dobra, bijemy się, dawaj. Dobra, tak średnio to poszło. Jestem w plecy z levelkiem, nie podoba mi się to bardzo. Nie no, nie wygra tą walkę. Tą walkę wygrałeś, kolego. Muszę sam szóstkę dobić. Nie wiem, czy po redzie będzie ta szóstka, chyba nie będzie jeszcze. Czy oni mi do dżungli weszli na wardzie? Ja tego nie widziałem. No ta pasywka cały czas w dżungli działa, no ale... Te miniony dużo więcej biją. Po golemach będzie to golemy i pójdziemy na bota? No coś, że Karim tam będzie? A nie ma golemów. Trochę w tyłku jestem. Jestem strasznie źle ustawiony. Oni bez wizji do przodu idą. Ile do levelka? Up. Jednego miliona brakuje. O, szóstki nie miałem. On ma siódmy poziom, już ile on tego expa z bota zgarnął ten Hekarim? Ja pierdzielę. Ja nie mogę tak robić, no. Znaczy mogę, ale no. Nie, to było zintowane teraz, ale no, chciałem im pomóc. Ale bez szóstki to tym Garenem nic nie robię. Ale też dziwne, że oni tutaj stoją, nie mając tej wizji, to jest tragedia. No, przepierdzielam tą dżunglę i hardo. Nie ma, robię kampy po prostu. Na linii nie byłem, nie zapierdziłem. Doświadczenie. To było to olać iść w górną dżunglę, po prostu Heralda zrobić. Niepotrzebne śmierci. No wiem, to byłby fajny smog dla nas, dla Orna. No wiem, wiem. Malowka, ale ona może mi moją merkę zripostować, co jest zabawne w miarę. Dobra, zróbmy tą dżunglę i idziemy na gangersy. Będzie dalej pod tą wieżą ta fiora siedzieć? Naprawdę na tyle HP? Nie, zrikalowała, był dźwięk. Naprawdę? No to nie pozwól jej zejść tutaj do mnie. Przynajmniej raz jej nie pozwól zejść do mnie, Ornik.
Zajebiście. No, ja trzeba było stopaż zrobić. Nie było co flashować, bo i tak za mną by poleciał na tym basicu, ale no nie wiem. Mieli wizję pewnie. Ósmy poziom ma. Możemy go zabić? Talon, nie? Dobra, masz mało HP, Talonku. Chyba, że tak. Fajnie, jakby moja drużyna mi raz pomogła. Chciałbym tak, no. Nie mam HP, Talon, nie spojrzałem. No, XD. Bez fiorki na pewno byś tam potyrał sam, chłopaczku. Dostanę jakąś pomoc, czy nie? Czy już mogę wpisywać? Że mi będzie w dżungli siedział i będzie mi wszystkie kampy robił. Koń na dole znowu. Idziemy, bawimy się z fiorką, czy nie? Zabijemy ją, patrz, easy. Ładny. Tak to miało wcześniej wyglądać. Nie wiem, czy dobrze robisz tutaj chyba. Fajny to jest obiektyw. Jak nie ma smoka, to jest najlepszy obiektyw w grze teraz. No, i gdzie jest moja pomoc jakaś, jakakolwiek? Nie wiem, Senna do mnie leci. No nie wiem, no, kto, no co jest, no... Proszę. Jaki mały rybson mi rzucił na mordę. Wziął ktoś tego Heralda w ogóle? Wzięli tego Heralda? Horn ma. Tylko żeby go nie rzucił, jak się on domował, bo nie wie, że go ma nawet. No już, wycofajcie się. Bo ich bottom zszedł. Może zabiją tą Caitlyn przynajmniej. Co oni są Caitlyn? Tańczą tutaj na tym pocie. Bez strzału ten Garen, nie? Ale zobaczymy, jak dalej pójdzie. No ja muszę Trinitę złożyć teraz. Karim jest omega sfidowany, się tak sfidował, nie wiem, z tego bota się tak sfidował? No prawda, mi w pewnym momencie to zmadali dwa levely przewagi nade mną i to tak chyba od piątego poziomu nade mną dwa levely przewagi. Gdzie on w CS-ach przegrywał tak naprawdę, to nie wiem skąd tego expa wziął, naprawdę nie rozumiem. Pożyczki wziął na expa chyba. Pamiętaj, że masz tego Heralda. I lost turret, no. No to już 2 kile dostałeś, to już no, sam zrobiłeś. No trochę późno tą merkę rzuciłeś. My powinniśmy smoka teraz zrobić teoretycznie, jeśli oni są na dole tam. Pan Żyleta mnie pinguje cały czas. We mnie zostaw. Ja mereczkę. No Talon musimy tylko obrażenie jakieś włożyć. Jest po nim, no dziękuję bardzo. No nie, gra jakby ten Talon po prostu... O! No nie, zabili i się przestraszyło. Teraz możemy smoka zrobić.
Co tu się dzieje? Ładnie, ładnie, dobry, podoba mi się takie zagranie. Teraz nie ma tego. O Silence'a to też nic nie zrobi. Nie ma szarki, co? No chyba przesadziłem trochę. Jest, ja się muszę ruszać, bo ten słoń, on by mnie zestawił, on poszedł do góry, ja musiałem za nim iść do góry. Kurde, stabikami mnie tak biją, naprawdę? No ja bym tutaj musiał zostać, co? Właśnie final boss został. Ale mają go. Smok? Ja jestem bardzo chętny, jak chcecie wy. A smite'a nie mam, użyłem na senę. Ja muszę z levelem wrócić, chłopie, czekajcie. Bo już jest dwa levele dalej. Ja muszę wrócić kiedyś z tym levelem. To trochę karują mnie, no ale no nie wiem, straszny jakiś taki początek miałem dziwny. Chodźcie zrobimy tego smoka, bo ten smok jest spoko, co? No pliska. Tylko nie ma smajcika. Nie wiem, czy ją pokonasz, Talon. Jesteś sfidowany. No i super. Można grać drużynowo, patrzcie. Ten Swain jakoś na tym supporcie karuje. Tym Swainem na supporcie jeszcze nie grałem, ale no nie wiem, właśnie tak grali nim ludzie i przestali grać. Chociaż może Black Cleaver? Właściwie Leoni Armora będą składać zaraz. Nie, Trinitka. W sumie teraz się ostatnio popularny zrobił, żeby to i to składać. Mieć też 40 CDR, 40 CDR-u. Chyba to zrobimy na tej gierce, że to i Black Cleavera złożę. Te W strasznie wolno wbija, mi się wydaje. Na 100 milionów to już miałbym maksowane prawie. Też nie maksując Q, teraz za dużo movement speeda. To jest jedyna moja dobra rzecz na tym garnie, że mam ten movement speed, żeby się wbić. Co wleciał, chłop? O, już przynajmniej mam poradnik, jak grać Talonem teraz, na żywo. Bo ja nie potrafię. On podczas Q może rzucić R-kę, naprawdę? I to leci jeszcze tak ten? Animację sobie tak skancelować? Ekarin, dawaj, bijemy się. Jeden na jeden, walka jest. Obstrał zbroję. On obstrał zbroję. Ma dwa levely przewagi i obstrał zbroję. Sorry, to było jeden na jeden. Jeszcze miał reda. Ja tutaj obstrałem zbroję, widzę. No, to było, trochę nie było najmądrzejsze. A żeś trafił? No nie mogę podejść. Teraz mogę podejść. Z czego ten slow jest taki chory? Sena to była nas? Talon wykarował tą gierę strasznie. Nie wiem, no niby spoko ten Garen, ale chyba pod Predatora byłby lepszy, bo ja tak nie mogłem nic robić na początku gry. Tak mi te ganki ciężko wychodziły. Jedynie Hekali mogę gankować, że jak pushowali mi bota za bardzo, to mogłem coś zrobić. Bo tak to nie jestem w stanie nic zrobić. Nie chciałem jeszcze skończyć, bo coś chciałem zobaczyć przynajmniej. Bo po jungle w przedmiocie, no niby ma fajne obrażenie, ale jakoś. Nie wiem. No nie, dżunglę to jest top lane. Na topie już tak jest silny, więc nie ma co chyba do dżungli go wysyłać. Ale sobie przetestowaliśmy przynajmniej. Może pod tanka, no ale pod tanka nie wiem, że jest taki też ciekawy. Już nie wiem, jak miał grać Garena pod dżungli, pod tanka, to już nie wiem, dlaczego miałbym nie grać Sejuani na przykład. Dobra, co Fando? Oni oddawajmy im głupich shutdownów. Ulepszony mi ten daje manę pewnie, co? On wszystko daje ulepszone. Poza tym, poza cooldownami. Od Orna oczywiście. Stankował i to daryje.
No, to będzie trochę lepiej z tą pasywką Feige'a też. Jest w końcu wyrównany lewem z Hekarimem? No, prawie. Musiał umrzeć 10 razy pod rząd. Nie wiem, naprawdę. Musiałem sobie replay zobaczyć, czy ja jakoś źle kampy robiłem, czy co? Że tak z levelu miałem tak szósty, miałem tak późno szósty poziom. Maxa, Garen jest chyba, ale tak przy killu, nie? Na czempionie, tak to działa. Ostrynitką jest Power Spike, widzę, i to srogi. A, nie wezmę mu tego. Żartowałem. Ej, świdzia ze mnie jest. Bo jestem behind level. Muszę mieć. Nie, Talonik ładnie zagrał. Ale jakoś też dużo nie reumował, nie? Tak po prostu z tego Fizza i tak wokół mida było parę zabójstw. Znaczy, mogli Barona zrobić. Ofiora jest na przykład out of position, to tak srogo. Ja przytankuję spokojnie. Mógłbyś poczekać na mój silence. Dobrze, że w miniona przypierdzieliłem. Co tam się stało, Talon i tego? U przyjaciół. Zróbmy tą wieżę. Trinitkę mi ulepszasz. O, spoko. Ulągła Black Leavera, bo ta mana tutaj jest taka useless, ale te statystyki inne z Trinity Force są nawet spoko. Za tą maną. Ja bym wycofał, smok jest. No ten słoń też tutaj flexuje na nich, wam powiem. Sage i Black Cleaver to jest, dlatego jest to popularne, bo jest, Black Cleaver jest tańszy, daje praktycznie tyle samo HP, AD daje podobnie, ale daje pasywkę, że armor penetruje cię, nie? Jedyne co się nakłada to pasywka Sage'a i nie macie tego shielda z Tenacity. No shield z Tenacity czasami jest spoko, umówmy się, ale mi się wydaje, że bardziej agresywnie, jak chcecie grać bardziej agresywnie, to zatem Black Cleaver jest lepszy od Steraka. Też zależy na jakie postacie. Tu mi na przykład się podoba Black Cleaver, bo wiem, że oni będą armora spamować. Mamy Talona, mamy Dravena, więc jakiś armor poleci na pewno. Jak armię Sark, co? Smutno mi, że pan Żyleta na mnie nakrzyczał trochę na tym ornie, ale... Nie dziwię się, bo Elitrę zastałem. A bez szóstki ten Garen to jest tragedia. No, mogliśmy Barona zrobić to samo i tak samo skończy. A mi musi sfleszować. Fajny hitek tego Dravena, powiem wam, no. Fajny kryczek mu siadł. Ale pan Żyleta przypieprzył. A jak będziesz ripostę na to, to spoko, naprawdę. Nie, nie teraz, proszę. Nie dzwońcie mi teraz. To jest koniec odcinka, wy dzwonicie. Jest Rampage. Celnie wykarowany youtuber. I plus 50, patrzcie. No nie wiem, taki sobie jest ten Garen. Nie widzę, dlaczego miałby się lepszy od Sejuani, no ale nagraliśmy, no. Nie podoba mi się, szczerze mówiąc. Jest taki, może pod Predatora byłby lepszy. O, pod Predatora może być spoko.